cóż, no i tak też do tego podchodzę. Kilka tygodni temu powiedziałbym, że doszło do takiej sytuacji niezwykłej na rynku światowego futbolu, bo jednak piłkarz, który był 4 lata kapitanem reprezentacji, piłkarz utytułowany, który przecież ma mistrzostwa Niemiec, piłkarz, który dla tej kadry zrobił dużo i nie ma co ukrywać, bo jest najlepszym piłkarzem tej kadry w tym okresie, kiedy ona nie potrafiła kwalifikować się do wielkich imprez, meczem z Serbią w Poznaniu musiał sobie udowodnić, pewnie trenerowi, pewnie połowie Polski, że wciąż jestem tym starym, dobrym Błaszczykowskim i warto na mnie postawić w kontekście Euro 2016, bo no, powiedziałbym, że było takich trochę plotek środowiskowych i takiego tutaj zamieszania. Znaczy, wydaje mi się, że w tym przypadku przede wszystkim sobie to najmniej, bo siebie znam bardzo dobrze i wiem, co mogę i co potrafię. I cóż, no ja robię swoje, po prostu naprawdę, nie gdzieś tam starałem się być z boku tego wszystkiego, chociaż z drugiej strony uważam, że coś, czego brakło, tak jak powiedziałeś, to był tylko zwykły szacunek. Niekiedy warto po prostu podejść z szacunkiem do kogoś, bo uważam, że jakby ktoś był słabszy psychicznie, mógłby sobie po prostu z tym wszystkim no, nie poradzić. A ten mecz kosztował cię mentalnie szczególnie dużo? To znaczy, powiem szczerze, że jakbym był młodszy, pewnie tak, ale że z racji tego, że już troszeczkę tych meczów rozegrałem, z jednej strony wiedziałem, o co jest gra, ale z drugiej strony byłem spokojny, bo wiedziałem, na ile jestem przygotowany i w jakiej jestem formie fizycznej. I dla mnie to jest najważniejsze. Jeżeli jestem w dobrej formie fizycznej, nie boję się o swoje umiejętności, bo umiesz grać. A jak my jesteśmy mocni, jakbyś ty dzisiaj zdefiniował tę reprezentację Adama Nawałki na tle tych drużyn, w których miałeś okazję, przyjemność przez lata już grać? To jest zespół mocny, niebezpieczny? To jest zespół, który może aspirować do rzeczy wielkich na dużym turnieju, jak patrzysz analitycznie na tę reprezentację Polski? Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że te duże drużyny powstają na turnieju. Oczywiście, że te eliminacje rozegraliśmy w bardzo dobry sposób, ale z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę teraz z tego, że wszystkie drużyny będą na nas patrzeć bardziej uważnie. I to na pewno. Na pewno mamy bardzo duży potencjał, co pokazujemy, czy pokazują chłopaki w swoich klubach, w których grają pierwszoplanowe role. Mamy światowej klasy napastników, czy Arek, czy Robert, to są naprawdę bardzo, bardzo mocna i bardzo silna broń nasza. Przede wszystkim nie potrzebujemy tylu sytuacji, żeby wykorzystywać, żeby strzelać bramki. I to jest też bardzo ważne właśnie na arenie międzynarodowej, na arenie, gdzie grasz mecze reprezentacyjne, gdzie niekiedy masz jedną, dwie sytuacje i musisz tą bramkę strzelić, bo jeżeli tego nie zrobisz, no to może już takiej sytuacji nie być. Bo ten poziom tych drużyn reprezentacyjnych jest naprawdę zbliżony i niekiedy decyduje dyspozycja dnia, czy dobrze wykonany stały fragment gry o tym, czy zdobywasz 3 punkty, czy zdobywasz 1, bądź przegrywasz mecz. I pokazały te eliminacje, że naprawdę mamy silną drużynę, tylko z drugiej strony, tak jak mówię, no, każdy następny mecz zaczyna się od wyniku 0-0 i trzeba w każdym następnym udowodnić swoją wartość i swoją siłę. I na pewno mamy potencjał, tylko trzeba to wszystko udowodnić na boisku.